Witam was serdecznie na live'ie dzisiaj. Pewnie za chwileczkę dopiero się dołączycie, no bo nie wiedzieliście, kiedy będzie live. Jakieś powiadomienia zaraz wam wyślę. Dajcie mi tylko chwilę. Także za momencik się tutaj pojawimy. Dobrze. Jedna osoba poinformowana. Teraz jeszcze drugą osóbkę sobie poinformujemy, do której mamy kontakt i chciała, żeby dać informację o tym, że będzie live. Chyba jest wszystko w porządku, tak mi się wydaje. W sensie dźwięk widziałem, że był ok. Jak tylko się pojawicie, zweryfikujemy to i będzie git. Dobrze, a co dzisiaj? Dzisiaj się zastanowimy, co będziemy robić. A witam cię, Keksik, witam. Jak prosiłeś, tak dałem info na Discordzie. Drewno, kamień, słoma. Okej, generalnie potrzebuję... A, wiem co jeszcze miałem zrobić. Łóżko muszę sobie zrobić, bo zburzyłem. Będzie potrzebne nowe. Do tego potrzebuję słomę. A później gdzieś sobie polecimy. Może dzisiaj znowu spróbuję szczęścia z mega coś tam, Mangus Manbird, tym smoczkiem, który jest na biomie zimowym. Może coś tam wyobczaimy, chwycimy. Oj, witam cię Angelika, witam. Tak, Heksik pierwszy. Dodam tylko, że info poszło tylko do ciebie, do Angeliki, bo tylko do was mam kontakt. Angelika, oczywiście, jeśli chcesz, to możesz na Discordzie wysłać zaproszenie. Będzie mi wtedy łatwiej do was oboje pisać. A nawet byśmy stworzyli jakąś grupę na Discordzie i wtedy jest jedno info i od razu do wszystkich. Jaki jest mój użytkownik? Jest podany w opisie pod live'em. Także tam jest podana. O! Coś mnie bije. Jakaś mrówa tu lata. No i już nie lata. Ale następna przyszła. Szczedilo jakieś tu przybiegło. Coś ich tu dużo, ale niech będzie.
Niech będzie, niech stracę. Znaczy ja nic nie stracę. Ej, jaką nazwę Discorda? Daj po prostu Ark TV for you. O, niech będzie. I będziemy wiedzieli, o co chodzi. I każdą osobę chętną, która będzie chciała mieć powiadomienie o tym, że będzie live, po prostu wrzucę info na Discorda i chyba tak będzie najprościej. Poza tym może jeszcze nawet zrobimy tak, że jak ktoś będzie chciał, będzie większa grupa chciała podyskutować, to może nawet na live zrobimy sobie pogadankę na Discordzie, ale nad tym się jeszcze zastanowię. Co to miałem? Aha, ja poleciałem po jedno, ale w sumie to może chyba mam już wystarczająco. A tak przy okazji, bo tak od dłuższego czasu nie pokazuję, a tutaj cały czas są zmiany, 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 zmiany. I jak widać, dom się rozrasta. Staje się coraz większy i większy. Już taki biurowiec, można powiedzieć, wieżowiec prawie. Póki co rozbudowuje w górę, ale jeszcze tutaj się rozbudowało troszeczkę. I to też miałem zamiar pociągnąć do góry, no ale w zasadzie jest to niepotrzebne. Przynajmniej na razie. Co z tego będzie, to się okaże. Okej, to wrzucimy do Argenta, niech ma co jeść. Dobra, aha, 609 się nazbierało, no to ładnie, parę tych. Dobra, to najważniejsze, że jest, więc idziemy. A, jeszcze miałem rozdać punkciary dla niego. Na razie będę w szybkość robił, bo tak sobie pomyślałem, że będę chciał tego Argenta sobie ogarnąć pod względem szybkości, czyli jak coś będzie chciało mnie zjeść, żeby mógł szybko uciekać. To nie głupi pomysł. Przed wyvernami udało mi się uciec, co prawda trzeba było uważać, no bo jednak one ziały tam czymś dziwnym. No ale uciekłem. I tak się zastanawiam, bo to były korupte dwuvern. Czy są też wywki tutaj, które można by sobie oswoić? Ale podejrzewam, że nie. Co ja potrzebuję jeszcze, żeby zrobić to łóżko? Gdzie one w ogóle tu jest? Aha, już mogę. Już mogę. Mam wystarczająco. No i dobrze. No to ja sobie takie łóżko zrobię. Okej, łóżko sobie postawię. Wcześniej nie stawiałem go w domu. Z racji tego, że nie chciałem, żeby ktoś się odrodził w moim łóżku. A jako plemię jest to możliwe. Więc coś tutaj pomyślimy. Postawię sobie tu ściany. A łóżko dam tu. O, właśnie tak. Zrobię taki przedpokój z łóżkiem. Hej, taka mini sypialnia. Jak ktoś będzie chciał się odrodzić, to się odrodzi. Zostawię mu drzwi otwarte na zewnątrz, ale już do domu nie. No chyba, że się zastanowię i w końcu zostawię otwarte drzwi dla wszystkich. Ale po prostu nie chciałbym, żeby tutaj mi zużywali moje rzeczy, które mam. Czyli na przykład używali grilla, czy tam innych tego typu rzeczy, bo to trzeba uruchomić. Każde uruchomienie to jedna benzyna, a potem nikt tego nie zrobi, więc dlatego takie zabezpieczenia sobie tu robię. No bo tak nie mam przeciwko, żeby ktoś korzystał z tego, co mam, ale
Ale w przyszłości, jak już mój plan będzie, czyli wszystko, co chciałem wybudować, będzie wybudowane, to udostępnię dom dla wszystkich. Ale to w przyszłości. A tutaj sobie zrobimy ścianę. A, kamyków brakuje. Kamyki mam schowane. Mamy dużo kamyków, możemy dużo budować. Okej. I tutaj zrobimy. No w sumie tak. Tak to może być. Tu zrobimy sobie wejście normalne jeszcze na drzwi. A nie mogę zrobić, bo nie ma drewna. O, cóż za pech. Tak się nie zastanawiam, czy czat się zwiesił, czy po prostu wy nic nie piszecie. To może zrobimy taki... O, witam Oskar. Jest ok, dobrze. Cieszy mnie to. Bo się tak zastanawiałem po prostu, czy się coś zwiesiło, czy nie, ale okej, okay, skoro jest ten, no to już wiem na 100%, że nie powinno być już problemów żadnych dzisiaj. Mam taką nadzieję. I drzwi. No coś tu nie poszło. Krzywo. Nie lubię krzywych ścian, ale podejrzewam, że tutaj może być ciężko to zrobić. DC? DC, czyli co? DC, DC? Teraz jest ładnie. Generalnie to, co teraz widzisz, jest to serwer, który mam zamiar zrobić otwarty dla większej ilości graczy. Póki co nie jestem w stanie tego zrobić. I oprócz tego, co tutaj jest, raczej na razie nie przewiduję. A, Discord. Tak jest. Takie skrótowe. No w sumie tak, można też i skrótami. Zastanawiałem się o co. Bo mi się DC kojarzy z na przykład DC Comics. I się zastanawiałem, co komiksy sobie ogląda, czy filmy z DC. Okej, DC to też Discord, dobrze. No, także poza tym serwerem na razie nie widzę innych możliwości póki co, ale zobaczymy, czas pokaże, co z tym zrobimy. Jak wszystko się uda, to wtedy będę myślał. Na razie nie mam możliwości udostępniania serwera, no, tak jak mówię, gramy po prostu przez Hamachi, co nie jest zbyt wygodne, tyle mogę powiedzieć. Też są ograniczenia niestety. Więc jest jak jest.
Okej. A tu jakby ktoś chciał się zrespić, też by mógł, ale zostawimy otwarte drzwi dla wszystkich. A jaki serwer? To jest mój prywatny. To jest, mam drugi komputer, na którym mam uruchomiony serwer do gry. Więc to też nie jest on nawet na liście serwerów w Arku, bo się nie pojawia niestety, ale nie pojawia się też z przyczyn technicznych. No i dlatego próbuję to jakoś rozwiązać i nad tym pomyśleć. Rozwiązanie generalnie jest proste. Muszę pójść do jeszcze raz do mojego dostawcy internetu, porozmawiać z nim na temat mojego IP, bo specjalnie sobie wykupiłem stałe IP. Z tego co widzę na umowie jest stałe IP publiczne, więc jeśli tak ma być, jak jest napisane, że to jest publiczne IP, no to serwer powinien działać mi na tym IP bez problemu. No i wtedy mogę sobie tam nawet setkę ludzi na ten serwer ściągnąć, jak będę chciał, nawet i więcej. Co prawda chyba raczej nie będę w takiej ilości na razie szedł, no bo to też wiadomo, im więcej graczy, tym serwer musi być mocniejszy. No i po prostu tak powolutku będę starał się tych graczy sobie tam ewentualnie, jak to już ruszy oczywiście, bo na razie nic nie działa tak jakbym chciał, ale jak już będę powolutku w to wchodził, to powolutku będę zwiększał ilość graczy i wtedy zobaczymy, na ile ten sprzęt pozwoli. Okej, okay. Teraz co ja miałem zrobić? Aha, łóżko już zrobiłem, to jest najważniejsze. Łóżko zrobione. PvE. Nie chcę serwera PvP, nie lubię gier PvP, tak szczerze mówiąc. Dlaczego? No bo popatrz, buduję sobie to wszystko, a nagle ktoś przychodzi i mi to niszczy. Nie lubię takich rzeczy, bo to jest, uważam, szkoda mojego wysiłku i grania po to, żeby ktoś przyszedł i mi to zniszczył. Dlatego nie. Gdyby było tak, jak na przykład jest w niektórych innych grach MMO, jak grałem, na przykład pograłem bardzo dużo w Runes of Magic. Oj, uciekł mi. I to tam też była gra PvP, ale to było wyselekcjonowane, można powiedzieć. Czyli były wojny gildii, ale nie niszczyło się w zasadzie tam niczego, bo co się uzbierało, to było. Po prostu się liczyło, ilu się tam zabiło i tak dalej, i tak dalej. Więc takie PvP jest dla mnie ok, ale takie, że ja sobie buduję tu struktury, a potem ja sobie śpię, a tu przyłażą i mi nawalają i rozwalają wszystko. Nie, to nie dla mnie i taki serwer nigdy nie powstanie. Tak. To też jest tak jakby z grami strategicznymi, na przykład tymi, które się gra na telefonach, gdzie też możesz sobie właśnie grać przeciwko graczowi grać i wtedy na przykład złupić mu państwo, czy jak to tam, w zależności w jaką grę się gra. Nienawidzę takich gier i nigdy ich nie będę lubiał, bo żeby tak grać, to trzeba siedzieć non-stop, a ja nie jestem osobą, która ma tyle czasu. Poza tym uważam, że to nie ma sensu siedzenie 24 na dobę przy komputerze czy tam telefonie, bo ma się też inne życie, trzeba wyjść też na świeże powietrze, trzeba ze znajomymi sobie się popatrzeć albo z rodziną gdzieś pójść. Także gra, to jest rozrywka, mamy się przy tym dobrze bawić i na tym to ma polegać. Także jak prowadziłem swoją gildię, też była dobrowolność. Okej, na razie, cześć. Była dobrowolność, każdy mógł wpłacać, każdy mógł robić co chce. Nie przymuszałem nikogo do niczego. Dlatego i tutaj też nikogo do niczego nie przymuszam.
i sam nie chcę być do niczego przymuszany. Po prostu jest serwer, rób co chcesz. W sensie takim szanuj innych, szanuj to, co sobie tutaj zrobią. I jestem przeciwny właśnie podbieraniu i jakiemukolwiek takim kwestiom. Pomoc jak najbardziej, bo to jest ważne. U mnie w gildii żeśmy sobie zawsze pomagali. I nikt za to nic nie chciał. Dobrze. Aha, wiem, co trzeba zrobić. Potrzebuję sobie w takim razie teraz doprowadzić wodę do góry, bo jak widzieliście, tam u góry sobie zrobiłem już. Moderator u mnie na kanale jest tylko jeden. Jak już wspominałem, bo Fuka też chce moderatora, to jest Foka jest kolejną osobą jako moderator. Jeżeli będzie mi potrzebny, ty mógłbyś być jako trzecia osoba, jak będzie mi potrzebny trzeci moderator. W każdym bądź razie nie potrzebuję tylu moderatorów póki co, chyba że kanał się rozrośnie i nagle na moich live'ach będzie po 100 osób i będzie trzeba tego pilnować. Wtedy będę potrzebował większej ilości moderatorów. A teraz jak oglądają 4 osoby, maksymalnie 5 czy tam 6 czasem widziałem przez moment. No to myślę, że jeden moderator sobie da spokojnie radę, więc więcej nie potrzebuję. Dobrze, a teraz lecimy z tym koksem i doprowadzamy wodę do góry. Ja sobie muszę zobaczyć jedną rzecz. Jak to wygląda? Szklarnia jest tutaj i ona się... Z tej strony muszę zobaczyć, jak to wygląda. Bo to wychodzi tutaj. I teraz tak, tutaj nie. Czyli mniej więcej dotąd. Czyli tak jak jest, chyba jest ok. Czyli stąd bym musiał jakoś puścić to do góry. Okej, dobra. Puścimy sobie rurę. Chociaż tu są schody, to też tak nie fajnie. Jakby to zrobić? Obok bym musiał puścić rurę. Obok puścić rurkę. Sześć, siedem, pięć, cztery. Tak, do czego tak? Po co ten tak? A, Angelika, jak się nazywasz na Discord? Rozumiem. To nie do mnie było, to było do Angeliki, dobra. rury. Potrzebujemy... pionowe do góry, rury. A czyżbym się takich nie nauczył, bo tu nie widzę. Czy może metalowe se puścimy w górę? Tak jest, kamienny wodociąg pionowy. Tego się nie uczyłem. No, zrobimy kamienny. Kamieni mamy pełno, więc nie będę jakoś tu szalał, żeby robić metalowe, no bo po co, skoro działa to tak samo? Okej, jeszcze inaczej bym to musiał zrobić. Musiałbym sobie wyprowadzić najpierw
tą stronę rurkę. Zwykłą. Zobaczymy, jeśli się będzie dało w ogóle. Bo to tak. Różnie czasem bywa. Tak, w tą stronę. A ja bym chciał to w tą stronę pociągnąć. I co? I nie można. Lipa. To jest właśnie to, co ja uwielbiam w tej grze. Ale niech będzie. Ok, mamy rurkę tutaj wyciągniętą. Zobaczymy, czy tędy się uda do góry pociągnąć. Jeżeli tak, to da się. No to dobra, puszczę ją po prostu tak. I też będzie git. Tak myślę. Zastanawiam się tylko, jak potem tam do góry ją całkowicie puszczę, bo to jest wysoko. Chyba, że drabinę jakąś sobie wybuduję. Okej. W sumie to nie głupi pomysł, tak to może działać. A zrobimy sobie jedną taką. Gdzie to jest? Była taka, że można było rozdzielać sobie na cztery. Drewno będzie potrzebne. Serio? Tutaj nie ma tego? Nie, musi. Musi być, przecież wykorzystałem. Nawet tam jest na podłodze coś takiego. Dobra, potrzebuję drewno. Z tym się nie będziemy bawili. Po prostu sobie zabierzemy. Specjalnie po to zostawiam moje bobry tutaj, które sobie łażą. Znaczy moje. Nie są moje, ale są. Pozwalam im żyć. Tak długo, jak długo będą dla mnie zbierały drewno. O proszę. Daleko nie trzeba było szukać. Już mamy pierwszą tą. Podkradniemy. 800 drewna. I możemy jechać z powrotem. Lecimy. Oczywiście to się przyda, bo ten dom jeszcze tutaj do góry się musi dociągnąć. No tak, jeszcze trochę brakuje tu mów bok. Nie wiem, czy mi się uda. Podejrzewam, że bez wybudowania tutaj fundamentów w tą stronę nic ci z tego będą. Ale to też się zrobi. To nie będzie jakiś duży problem. Dobrze. Gdzie te rury tu są? Najbardziej mnie interesuje ta jedna taka. Czemu jej tu nie ma? To mnie bardzo ciekawi. Bo budowałem ją. Zobaczymy, czy tutaj jest. Znaczy musi... O, jest. A widzicie, teraz tu tego nie ma. Chyba, że budowałem coś innego, ale nie no. W taką wybudowałem sobie rurkę. No nieważne. Chcę coś po prostu sprawdzić. I wybudujemy sobie taką właśnie. O. Jedną. Jeśli uda się zrobić tak, jakbym chciał, no to będę się cieszył. To tak tylko działa. No to czyli nie jest tak, jakbym chciał. Ale no cóż. Może coś z tego wykombinuję. Wrócimy na piętro, gdzie są moje ptaki. Okej, sówka.
I tu gdzieś powinno być. Podłączenie do tej rury. Tyle, że ja stąd nic nie widzę. A. Tutaj. Czyli jeszcze za nisko, tak? Rozumiem. Nie, to jest dosyć, bym powiedział, dosyć wysoko. Jest na poziomie. Wrót. Ale bardziej na dachu niż u góry. W sensie pod sufitem piętro niżej, czyli tutaj. Tak? Dobre to miejsce mi się wydaje, że jest, czy nie? To jest wysunięte chyba. A, tak. Tutaj mogę. O, właśnie, o to chodziło. To jest tutaj, na tej wysokości. Wolałbym, żeby to było troszkę wyżej, ale niestety nic z tym nie zrobię. Ale mogę zrobić tak. I od tej rurki pociągnę sobie tam na górę coś. Na przykład kolejną rurkę. Na pewno będzie mi jeszcze taka potrzebna. Na pewno będzie mi to potrzebne. A zobaczymy, co z tego wyjdzie. O właśnie tak, tutaj będzie rurka. No i o to chodziło. O to chodziło, bo czasem jestem gdzieś tutaj, żeby tak nie latać, to tu też bym sobie zamontował jakiś kranik. No. Co, nie mogę się napić z tego? Mogę. No i o to chodziło. Dobrze. Czyli tutaj działa. Wodę u ptaków też mamy. Teraz trzeba te rurki jeszcze do góry doprowadzić. A to może inaczej zrobię. Bo to już jest dość wysoko i mogę tak nie dać rady. Ja sobie weźmę moją szufkę i na szufce sobie polecimy, bo na niej jest najłatwiej utrzymać konkretną wysokość i tak dalej. Ona jak się zatrzyma, to ona jest w miejscu, o poproszę. I nigdzie nie leci. Puszczam i stoi. Puszczam i stoi. I o to chodzi. Argent tak nie potrafi niestety. Dobrze. No to lecimy z tym. Tak jest, udało się. No i o to chodziło. Czyli rurę puszczamy do góry. Jeszcze ze dwie, trzy rury są potrzebne. I potem już będzie w pomieszczeniu, więc będę musiał wejść na pomieszczenie. Chyba, że sobie to przeciągnę na bok. Już myślałem, że przywołałem moje wszystkie dino, to byłoby znowu niezłe. Mały chaos by się zrobił. Tutaj bym musiał tak zrobić. Dobra, niech będzie. Niech
Będzie, przeżyję. To, że tam będę miał przez środek gdzieś puszczoną rurę. Teraz zobaczymy, gdzie ona tam wyszła. A jest na środku, tak jak myślałem. Ale dobrze, nie będzie przeszkadzało tutaj. Po prostu puścimy tą rurę do góry centralnie. Tak jak jest, poleci. Zobaczymy, ile będzie wystawała tam. Chyba, że pod sufitem sobie zrobię krzyżówkę znowu. Jakoś tą wodę będzie trzeba tam nawadniać u góry, nie? Znaczy tfu, wodę. Te pola. Bo to wodę nawadniać. Wodą nawadniamy pola. Okej, jeszcze. Jeszcze jedna rura do góry musi pójść. I potem już będziemy u góry działać. Czyli na tym właściwym miejscu. Co jest? Coś się z serwerem dzieje? Aha. Bo nie reagowało tutaj nic. Okej, dobrze. Tu już mamy do góry rurkę puszczoną. No i jest już na tym piętrze, na którym być powinna. I teraz trzeba ją doprowadzić do szklarni. Gdzie ona wyszła? Tutaj wyszła. Czyli takim troszkę głupim miejscu bym powiedział. No to może inaczej. To w takim razie tak to nie będzie. Inaczej to zrobimy. Spróbuję tam dać taką rurę po skosie u góry. To była ta. Muszę cię przyjąć, dobrze. Już to zrobimy. Dołącz. I tu mamy jakieś dwa powiadomienia. Co to jest? Oczekujące. Angelika. Masz dwa? Okej. I tutaj mamy gdzieś jakąś grupkę, czy nie? Dobrze, wracamy do gry. Tak, już jest, tak. Widziałem, że tam coś jest. Nie przyglądałem się jeszcze aż tak bardzo. Dobra. Rurkę. Ekwipunku. I to mnie interesuje. Nie w dół. O tak, tylko w drugim kierunku bardziej bym chciał. Oj, nie tak. Kurczę, za wysoko. Dlatego jest problem. Oj. Dobra, może od góry się uda coś pokombinować, bo się przyczepi. Zaraz to zobaczymy, bo to tak zazwyczaj działa, że to się przyczepia później, nie? O, tak. Tylko nie w tą stronę chcę. Wolałbym tu, w tym kierunku.
Aczkolwiek w ostateczności wolę już w tym kierunku, co jest, niż w ogóle. Siema, Bartix, siema. Chyba tak jednak zostawię. Dobrze, niech będzie. W takim razie teraz lecimy tylko z tym i z tym. Tak jest. Mniej więcej to wszystko jest tak jak chciałem. Zgadza się. Pięknie. Czyli teraz tutaj krzyżyki polecą. Rozgałęźniki rur. Chociaż tu jeszcze nie jest potrzebne. To na razie zwykła rura jeszcze. O, i tutaj już polecą. Rozgałęźniki chyba tak. Czy jeszcze nie? Jeszcze... Albo tak. DS. Chodzi ci o zrzut? Pewnie gdzieś jakiś będzie. Nie wiem, nie szukałem póki co. Ale jest prawdopodobne, że może być. DC, a nie DS. No ja widzę u ciebie u siebie tutaj DS, nie DC, więc dlatego mówię DS. A Discord jest. Uznałem, że będzie łatwiej z powiadomieniami. Zawsze mogę napisać na Discordzie, będzie prościej. No spoko, spoko. Aha, spoko. Czasem się zdarzają literówki każdemu, także nie ma problemu. Dobrze, czyli tutaj mam i tak to sobie tutaj puścimy. Ok. Myślałem, że będzie trudniej, ale jakoś dobrze poszło. Cieszy mnie to bardzo. Teraz tylko muszę to jakoś tutaj ogarnąć, żeby dobrze było. W sumie całą podłogę tu w rurach zrobię i tyle. Się będę przejmował. dobra, lecimy tak z tymi. Niech będzie. Tego się dużo przyda. Jedno obok drugiego zrobimy. Będę kombinował. Ok. I teraz po prostu rurki polecą w tamtym kierunku i nawodnienie będzie git. Dobra, ta rurka jest niepotrzebna. Dobrze. Czyli nie te wybudowałem, to miało być prosty ten. Okej. Tak jest. Pięknie, pięknie. A w zasadzie to tak do końca nie jest chyba potrzebne. Więc na razie sobie podniosę tą rurę może o.
i puszczę tylko tędy, bo może się uda stąd oba pola nawodnić, albo inaczej te po prawej, które będą. No spoko. Dobrze, i tutaj damy nawodnienie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy oba pola się nawodnią, czy nie. Nawadnianie 600. Nawadnianie 600. Pięknie. Czyli tutaj to też jest niepotrzebne, tak? Ale dobra, niech jest. Czyli tutaj puszczę sobie jeszcze rurę. Ok, i nawadniać będziemy z tamtego. S plus po polsku, co znaczy? Znaczy, wiem, że chodzi ci o tego moda, który jest do budowy. Czy aż tak bardzo jest potrzebny? Zastanowiłbym się. Rozumiem, że chodzi o budowanie pułapek i potem sobie je przemieszczanie, ale budowle budować można, jak widać, i to dosyć duże i z rozmachem. Nie stanowi to wielkich przeszkód. Większym problemem jest to, jak chcielibyśmy to zdemontować, bo chcielibyśmy to przerobić. Wtedy już jest większy problem, tu się zgodzę. I powiem ci, że zastanawiam się nad właśnie jakimś modem do tego, ale nie podoba mi się, że tam... w sumie... że tam jest zrobione, że... zamiast schodów od razu są platformy jako podstawa i trzeba potem klikać, żeby się to wyglądało jak schody, bez sensu moim zdaniem, ale no cóż, tak ktoś sobie wymyślił w tym modzie, no i tak jest. Nie będę się sprzeczał. No tak. To jest bardziej pod względem estetycznych kwestii i faktycznie może wtedy lepiej to wszystko wygląda niż takie rury tutaj. Bardziej by mnie interesowało to, jakby można było to bardziej zgrać ze sobą. Czyli różne długości rur na przykład. Chcę, żeby ona weszła w podłogę, żeby była w podłodze i tak dalej. Ale takich modów pewnie nie ma i z drugiej strony nie wiem, czy to aż tak bardzo byłoby potrzebne. Po prostu chodzi o to, żeby wszystko działało. Ok, ja sobie teraz już mam tutaj wodę, pooglądam pola. Teraz trzeba troszeczkę pól. Będzie trzeba też troszkę tutaj rozbudować, bo tu jeszcze z góry, tam dalej będę rozbudowywał tą część, tam będę miał różne graty do przetrzymywania warzyw, czy tam nawożenia i tak dalej. No i będę potrzebował. O, witam, witam. Hello, thanks. Zastanowię się nad tym. Zastanowię się... bo właśnie muszę się zastanowić nad tym, jakie są plusy i minusy. Czy jest więcej pozytywnych stron tego moda, czy jednak nie. Jeśli uznam, że faktycznie on jest bardzo dobry, nam się przydał, no to wtedy się zastanowię i wtedy może go wrzucę. Jak uznam, że naprawdę jest warty tego. Reklama? Nie wiem, co to za reklama. Eng starter stacked mod. Jakiś mod może to jest? Czy co to jest? Coś niemieckie, angielskie, co to jest? Nie wiem. Starter.
5.8.2020. O. If you want to play, join tanks. Można wywalić. Myślę. Zmoderować. Chyba, że to jest coś z Arkiem związanego, ale tak nie przypuszczam. Efekt cieplarniany 0 300, jest ok. Aha, serwera do Arka. No to generalnie, jeżeli to jest tematycznie powiązane, to dlaczego by nie? Jak ktoś by chciał wskoczyć, nie przeszkadza mi to aż tak bardzo. Ale jeżeli to są reklamy takie nachalne i to jeszcze rzeczy takich niezbyt fajnych, no to to od razu ban, usuwanie i koniec. Tu nawadnianie jest, tu nawadnianie też jest. No to nawet zasięg taki dosyć spory, bym powiedział, na tego nawadniania. A bo ja to w ogóle zepsułem, ja to miałem dać nie w tym miejscu, tylko tu bardziej na środku i wtedy bym tyle tego nie potrzebował. A teraz lipa. Bo tego nie podniosę. Bym musiał wyburzyć. Dobra, niech zostanie. Dobra, tu chyba jeszcze dwie się zmieszczą. A jak nie, to jedna duża, jedna mniejsza i też będzie git. tak, generalnie jeżeli to jest, znaczy musiałby ktoś zobaczyć, co to jest w ogóle za świństwo. Jeśli to nie jest nic związane z Arkiem, to po prostu usuwamy. Ragnarok, bo Genesisa nie mam. Ragnarok mi się spodobał z tego, co widziałem na filmikach, w sensie na tych reklamówkach, które są na Steamie. Taki bardziej nordycki klimat, bym powiedział. Na pewno bym zaczął od Ragnaroku. Potem może kiedyś Genesis. Ale to też w sumie podejrzewam, że tak się ma kojarzyć, bo Ragnarok wywodzi się w ogóle z mitologii nordyckiej, więc myślę, że to o to chodzi. Ragnarok, Thor, Odyn i tak dalej, i tak dalej. No dlatego ci powiedziałem, Ragnarok. Ja bym grał na Ragnaroku. Dobra, tu się nie mieszczą, więc pokombinujemy później z czymś innym. Tutaj są drzwi, więc tu zostawię sobie przejście. I tu też są drzwi. Więc ja bym sobie puścił w takim razie. Gdzieś tu też bym musiał zrobić przejścia jakieś. Lipa trochę. Dobra, zrobimy tak. Tu zrobimy przejście, ale zostawimy tak mniej więcej tą donicę, to pole.
Tak tego nie widać, lipa. Dobra, zrobimy to jeszcze inaczej. Dotąd, więc to bym musiał zacząć odtąd mniej więcej. Jestem na Discordzie, z tego co mi się wydaje. Dołączałem. Nie widzę grupy, tak jak ma być 4. Strona główna. No i gdzie mam dołączyć? Oczekujące. Nie ma. Zablokowani. Wyłącz. Włącz. Nie widzę tu nic. Powiem tak, Discorda nigdy nie ogarnąłem, bo nigdy też mnie nie interesował. Teraz będę musiał. A tu jest, dobrze, widzę. Dołączyłem. Znalazłem. Jesteśmy w dwójkę. Angelikę też by można było tu dorzucić i będzie git. Super. Pogadanki, pogadanki z Randirem. Dobra, fajnie. Czyli tak, Angelika moderator na YouTubie, a Keksik moderator na Discordzie. Git. Dobra, robimy kolejne pole. A i potem będzie trzeba tu jeszcze pożuczki polecieć. No, zależy co będziesz chciał robić. Ja na razie sobie tu usprawniam moje rzeczy. W sensie parę pól jeszcze postawię i żuczka sobie jakiegoś może ogarnę. Wczoraj próbowałem, ale mięsa spleśniałego za wiele ze sobą nie miałem i coś tam się wydarzyło, nie pamiętam już co i się nie udało. W każdym razie coś mnie wtedy chyba zaatakowało jeszcze. Okej, mamy tutaj parę pól. Czyli jednak nie, jednak sobie. Aha, bo tutaj jest ten. Tu mamy dwa pola. Aha, wiem jak zrobię. I tutaj jeszcze dam dwa pola. I będzie super. Oj, nie mogę wybudować. Nie ma włókna. Aha, bo tu jeszcze jedno mam. Jeszcze jedno pole jest. A włókno się znajdzie. Włókno mam dość na dole. Moczopsy zbiera. No tak. Jo, bop. Jak tu moje ptaki? Aha, o jajo, ale kurczę. Ale nie zapłodnione jajo chyba. No właśnie. Aha, bo to dopiero za 7 dni? Aha, zepsuje się, już się przestraszyłem. 19 godzin, gotowość do kopulacji, serio. A już mi się wydawało, że przyspieszyłem. I to tak mega, bo o połowę czasu.
Jajka zresztą też przyspieszyłem, żeby szybciej się wykluwały. A przynajmniej tak mi się wydaje. Keksik. To nazwa na Discordzie od keksika. Jajko do lodówki. Jajko do lodówki. Super. I włókno. Gdzie jest mój moszops? On gdzieś tu w wodzie się tapla. No właśnie, już go słyszę. On lubi do wody wchodzić i się taplać. Gorąco mu, no to się tapla. Co jest? Nie mogę usiąść? Znów coś się dzieje. Generalnie jest przyspieszone, więc chyba. Znaczy, nie wiem, jak jest na oficjalnym. O tyle ci powiem, bo nie wiem, ile tam się czeka. Ale z tego, co mi się wydaje, to przyspieszyłem to, więc. Wykluwanie jajek to nie jest problem, aczkolwiek z drugiej strony faktycznie zauważyłem, że no trzeba przy tym być. Myślałem, że to będzie na zasadzie za 8 godzin się wykluje i będzie. Nieważne, czy jestem na serwerze, czy nie, jednak to tak nie do końca działa. Bo tak zostawiłem jajko i jajka nie ma. Czyli wykluło się, ale potem, że nikogo nie było, no to przestało być. Tak mi się podejrzewa, że tak było. A wykluwanie jajka nie trwało jakoś specjalnie długo, bo 1,5 godziny miało być, ale tak mi się wczoraj spać chciało, że po prostu co zostawiłem i poszedłem spać. A niech ma do życia, a ja potrzebuję to. Dobrze to wygląda. Zaraz tutaj coś jeszcze zrobię. Pytanie tylko, czemu region serwera to Rosja? Myślałem, że w Polsce jesteśmy. O, mam tutaj już logo TV for you. Wrzucamy. Zastosuj. Ok, mamy już też logo. Serwer z, nie ma Polski? Ruskie? Serio? Na Discordzie nie ma polskiego serwera? Znaczy w sensie polskiego regionu? A, jest Europa, dobra, damy Europę. Europe. No i pięknie. Może być. Nie wiem, czy się to wszystko zapisało, czy jak? Chyba nie bardzo. Jeszcze raz. Tak. Zastosuj. Zapisz zmiany. Europa, ok. Chyba już będzie git i tu wyślij swoją pierwszą wiadomość. Dobrze. Witam.
Wszystkich. Dobrze. I zrobione. Wszystkie trzy. Zaznaczone, że jest wszystko zrobione. Dobra, wracamy do gry. A nie, 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 one nie leżały, żeby je coś zjadło, no bo to w domu są. Więc w domu raczej nic mi ich nie zje. A żuczki po prostu będą chodziły sobie u mnie w zagrodzie. I nie będzie problemu. Nic ich tam nie zje. Zbija im wykluwanie, że jak? Bo nie rozumiem, jak to działa. Dobra, może tego S plusa kiedyś tam dogram. Zobaczymy, bo to wie, że to też nie jest takie proste, bo to trzeba jeszcze tam odszukać, zrobić. Serwer musi to pobrać. Te cztery mody udało mi się wgrać, więc może S plus też będzie się dało. Więc zobaczymy, zobaczymy. Teraz zapomniałem, co ja chciałem zrobić. Co ja chciałem zrobić takiego? Aha, pozbyć się tego, co tutaj noszę. A tak naprawdę to chciałem wybudować tą, ten, jak to się nazywa, zaraz to znajdę. O, nie koryto, nie, 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 nie koryto. To drugie. Z nawozem. Gdzie to jest? Serio, zapomniałem, jak to się nazywa. Imprinta, czyli co? Wiem, że Ark głównie jest też w wersjach angielskich, ale ja lubię mieć po polsku i dlatego też używam polskich nazw i dlatego też nie wiem, co znaczą nazwy angielskie z gry. I dlatego też mam problem ze skonfigurowaniem do końca serwera, bo tam wszystko jest po angielsku i nie zawsze wiem, co do czego służy. Znaczy, mniej więcej umiem sobie to przetłumaczyć, ale to jakby sobie przetłumaczenie zawsze to działa tak, jakbym chciał. Przywiązanie. A. Przywiązanie. No jest coś takiego faktycznie. Serio, znowu mi coś stąd zniknęło. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe? A może się tego nie nauczyłem faktycznie. Zaraz poszukamy. To się okaże. Bo to byłoby naprawdę dziwne, gdybym tego nie miał. Cement się też nauczymy. Niech będzie. Chociaż w sumie... O, jest kompostnik. Tego szukałem. Kompostnika. Więc chyba mam już wszystko. A jeszcze się nauczymy to. No dobra, niech będzie. Krzesełko, ława, drewniany stół. I sobie będziemy urządzać mieszkanko. Czy coś jeszcze jest fajnego? Czy coś jeszcze jest fajnego, co można w mieszkanku dać?
pochodnie ścienne, ale to nie chcę. Tam sobie jakieś lampy może dam. Płótno malarskie. Jakiś obraz można zrobić. No też nieźle. Ale nie. Piedestał na artefakt. A niech będzie. Nauczymy się. Może jakiś gdzieś znajdę. Powiem ci, bo troszeczkę coś się tu pozmieniało na YouTubie, z tego co zauważyłem. Musiałem inaczej dzisiaj ogarniać streama. Nie tak jak zawsze było, ale to może przypadek, że coś tam się wczytało inaczej po prostu w studio YouTube. Nie wiem, czy może oni coś tam robili. O, balustrada. To jest potrzebne. To jest mi bardzo potrzebne. O, kominek. Nie mam nauczonego, a zrobiłem. Czyli coś się faktycznie pousuwało tutaj, bo ja to miałem. Tak jak dobrze pamiętałem, że niektóre z tych rzeczy miałem wyuczone i znikły. Ciekawe dlaczego. Coś się takiego przytrafiło. W ogóle to co te artefakty dają. A tak na ogólnie to w ogóle zastanawiałem się, jak replikatora sobie ogarnąć. Hihihi. Coś tam gdzieś widziałem, że trzeba iść do zrzutu i tam wypada możliwość budowy replikatora. Tak, artefakty są do wyzwania na bossy. Tak, kojarzę, że tak to mniej więcej wyglądało, ale... To tak tylko z ogólnikowych informacji, które wiem, bardziej nie do końca wiem. I wiem, że można tylko jeden nieść ze sobą naraz, więcej się nie da, ale da się to obejść. Wystarczy mieć wydrę i do wydry wrzucić artefakty i można przenieść ile się chce. To też się dowiedziałem. No właśnie ja wiem, że to trochę tamtego będzie trzeba. Tak po prostu się zastanawiałem nad tym. Za pokonanie deserta, tak. Okej. Może kiedyś będziemy mieli jakieś porządne levele. Dobra, to tu chyba mam ogarnięte to co chciałem. A to tak szybko nie działa, więc nie będę wbijał SS-a. S plusa jak już chyba. Nie SS-a, ja muszę mieć konkretną nazwę, bo te mody są o podobnych nazwach. Najlepiej jakby to jeszcze był link do tego moda, to wtedy byłoby prościej. Bo ja muszę go dokładnie na serwerze wejść, zaznaczyć, który to ma być. I to nie jest taki hop-siup. I on potem ten serwer musi jeszcze się odpalić, musi sobie to sam pobrać, więc to tak nie działa. Mam siodło na Rexa, tak. Dlatego mówię, najlepiej konkretny link do konkretnego moda i wtedy jest sprawa wyjaśniona. Bo będę wiedział w 100%, który to mod. Choć pamiętam, że pisałeś o S plusie tam wyżej. O tej polskiej... no. że jest spolszczenie... Nie tyle spolszczenie, co jest omówione na YouTubie gdzieś. Po polsku. Także kojarzę, że tam pisałeś S plus, ale... Może ja coś źle zobaczyłem. Dobra, lecimy na górę jeszcze raz. O, hello Chris, hello, w końcu się pojawiłeś. Wbijaj tutaj proszę. Tak jak mówiłem, Hamachi. Czekałem na ciebie, bo tutaj mamy dużo rzeczy.
Jesteś troszkę do tyłu przez te 2 tygodnie, ale szybko się odkujesz, jak znajdziesz miejsce. To jest serwer mój prywatny, mój drugi komputer, na którym działa serwer. On działa 24 na godzinę, z wyjątkiem kiedy czasem robię restart, ale robię restart kiedy nikt nie gra. Więc generalnie Hamachi musisz zainstalować. Mogę ci podać linka nawet do Hamachi. Żaden problem. A potem ci wszystko mogę wytłumaczyć, co masz zrobić. Tu masz link do Hamachi. To sobie pobierasz. I jak zainstalujesz, tam jest potem sieć, dajesz dołącz do sieci, ja ci podaję informacje do, co masz wpisać, jakie hasło, dołączasz się na Hamachi, a potem pokażę ci dokładnie, jak to się robi. W sensie, jeżeli chodzi o już o samą grę, bo Hamachi nie jest trudne, sama gra też nie jest trudna, ale to ci jestem w stanie pokazać. No i jak ci się uda wejść tutaj, no to myślę, że będzie fajnie. Powracasz z martwych, tak. A co cię zabiło, że powracasz z martwych? Okej, okay. No to pola mam wszystkie, które chciałem tutaj, z tych dużych. Więcej dużych tutaj nie zmieszczę. I tutaj, żeby się dobrze chodziło, zostawię tak jak jest. Dobra, popatrzmy, tu nawodnienie jest, tutaj... Serio? Wszystko jest nawodnione przez jeden ten. No dobrze, to aż mnie to cieszy. Aha, jest nawodnione na razie, jak zasadzę, to może tego nawodnienia nie być. Zapomniałem. Co cię ominęło? No raczej niewiele. Zależy, co masz na myśli, co cię minęło, czyli od jakiego czasu, co cię minęło. Dobrze, potrzebujemy tak, marchewki, kartofle. Narkobery mogą się przydać. No dobrze, to w takim razie jeszcze parę pól może by się przydało. Mniejszych może nawet. Po dużych już tutaj nie zmieszczę. Czyli tak, średnie pole bym sobie sprawdził, czy mi się tu gdzieś zmieści i jakiej to jest wielkości to średnie. W sensie, co wyciął, co zapisał. Podejrzewam, że gdzieś jakieś po prostu hasło było podane i żebyś sobie to skopiował i wkleił po prostu. I takie pytanie, Astro, może inaczej. Masz Discorda? Jak masz Discorda, to to... Można byłoby cię dodać do grupy. I tam bym ci mógł wszystko napisać też. W sensie, jakie hasła są. A w zasadzie to jedno hasło. Tak, dobrze pamiętam, jedno hasło. Trzeba tylko na Hamachi hasło. Masz Discorda, no i fajnie. Tak, zajmuje slota, bo próbował się wbić, ale niestety Keksikowi się nie udało. On ma z Epika tego, no i to jest ciekawe, że się nie mógł dołączyć. Ale na razie niech jest ten slocik, tam niczemu nie przeszkadza póki co. Chyba, że ktoś będzie chciał dołączyć inny, no to wtedy pokombinujemy. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, prawdopodobnie jutro nawet pójdę do mojego usługodawcy internetu pogadać. Więc
Może uda mi się ogarnąć serwer bez Hamachi. A jak nie będzie Hamachi, to będzie o wiele prościej. Po prostu nie będziemy musieli się logować przez Hamachi i serwer nawet powinien być wtedy widoczny na liście. Ale tak jak mówię, to kwestia przyszłości. Muszę się więcej dowiedzieć, popytać. Tak, wyrzucę. Na razie Astro jeszcze wejdzie, bo dla niego miejsce jest. Jedno miejsce też myślałem ewentualnie, bo chciałbym przetestować, czy faktycznie z Epika się nie da wejść na ten serwer w ten sposób. Ale to wtedy musiałbym do mojego siostrzeńca pojechać, bo on ma Arka z Epika, no i pogadać z nim, żeby sobie zainstalował. I ja wtedy bym spróbował wejść z Epika na ten serwer. U niego po prostu. Wtedy bym miał pewność na 100%, czy się da, czy się nie da. Dobra, lecę na dół po nasiona. Lecę na dół po nasionka. Zresztą jak... zainstalowałeś Hamachi? Okej, okay, no to teraz tak. Masz takie coś jak u góry, tam taki pasek pod log mine in Hamachi, pod spodem masz system sieć. Wchodzisz w sieć. Dajesz dołącz do sieci. I wpisujesz ID. Takie. A hasło takie. Musisz się zalogować. Bartix, jakbyś mógł mi tutaj poratować, bo nie wiem, czy też musiałeś się rejestrować na stronce z Hamachi. Musiałeś. Aha, okej. Okay. Czyli Astro, musisz tak, zarejestruj się w takim razie na Hamachi, na stronie z Hamachi, i potem dołączysz do sieci. Nie musiałeś? Ciekawe. Czyli jedni musieli, jedni nie. A może Bartik, miałeś już wcześniej jakieś konto na Hamachi? Dlatego nie musiałeś.
Aha. W każdym bądź razie, jeżeli załączysz Hamachi i dasz sieć i dołącz do sieci i będzie chciało, żebyś się rejestrował, no to się zarejestruje wyżej tyle. A no widzisz, jednak tak. Czyli tak, musisz się zarejestrować na stronce. No niestety, nic z tym nie zrobię. Widocznie to tak jakoś nie do końca funkcjonuje, ale nad wszystkim będę pracował w miarę możliwości czasu. Może kiedyś i z Epika będzie dało się dołączyć do serwera. Bo tak jak mówiłem, planuję tutaj gromadkę ludzików. Trochę większą niż nas trójka. Dobra, zobaczmy jakie my tu mamy nasionka. W zasadzie powinny być wszystkie. Dziebzie, kartofle. Amberki nie, narko wezmę. Co prawda tak dużo nie potrzebuję, no ale niech będzie. Kukurydzę wezmę. Cytrynę wezmę. Marchewki na pewno biorę. I chyba tyle, więcej nic nie potrzebuję. No to lecimy sadzić. Spoko, no to Astro po prostu. Zarejestruj się na stronie z Hamachi. Potem wejdź do Hamachi. Wpisz to, co ci podałem. A potem to już prosta droga, żeby wejść na serwer. Jak już będziesz na Hamachi, to możesz mi powiedzieć, to będę, ja ci powiem, czy cię widzę. Bo to będzie od razu będę cię widział u siebie na Hamachi. Co napisałaś? 17:41. No trochę dawno temu coś tutaj. Teraz dopiero odczytałem, co mi na Messengerze napisałaś. Dobra, lecimy na górę. Okej, tu sobie posadzimy w takim razie cytrynki na środku. Dwie cytrynki wystarczą. Cytryna, cytryna, jest cytryna. I cytryna. Z drugiej strony damy. Co by tu dać? Co mogę dać do małego? Tutaj do małego damy może narkoberki, jak się będzie dało. Da się. Dobrze. Tu będą narkobery. I tu też w zasadzie może tak. Tutaj też damy narkobery. Będę miał dwie duże, jedną średnią średnio pole narkoberów. Bo nie chce mi się biegać po narkoberki, jak ma być szczery. Hasło odrzucone. A jak wpisałeś? Ewentualnie. Powinno być. Zresztą. Ja sobie zobaczę do tego maila, co Bartixowi wysyłałem z danymi do logowania. Powinno być z dużej litery H, potem powinna być czwórka, potem M, tak jak się pisze, Hamachi, o inaczej, hasło to jest Hamachi, tylko że zamiast A wpisujemy czwórkę. Ale już patrzę na maila, którego wysłałem. Do Bartixa.
Elementy wysłane, elementy tutaj mamy wysłane. I zaraz ci wszystko powiem. Czyli dobrze napisałem, zamiast A są czwóreczki. No to na rakeksik. W sumie to zrobimy tak. Skopiuję całego maila, którego wysłałem tutaj do Bartixa. Tak będzie najprościej, najszybciej. Pytanie, czy będzie to czytelne? Aha, przekroczyło znaki. Ok. Logowanie Hamachi. Chyba nie bardzo. Dobrze, tak tego nie zrobimy. Jeszcze ważna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. Trzeba wyłączyć zaporę. Bo jak masz zaporę w Windowsie włączoną Firewalla, no to też nie zadziała. Niestety, trzeba wyłączyć. Dobrze, a tu polecimy z kartoflami, marchewkami. Trzy pola marchewek, dwa kartofli. Niech będzie. Marcheweczki. Gdzie mamy marcheweczki? Marchewki, cytryny. A jeszcze kukurydza jest. To może inaczej. Ziemniaczki. A, Bartix jest. Halo, halo, widzę cię. Dobra, tu damy marchewy. Kukurydzę tylko jedną w takim razie posadzę. Dwie marchewki, dwa razy kartofle. Marchewki. Kartofelki. To Keksik robił tą grupę. Ja tam nie wiem, jak to tam ogarnąć, jak mam być szczery. Ale zaraz, w sumie podaj mi twoje dane z Discorda, to spróbuję. I kukurydza. Dobra, nasiona mam wszędzie. Jeszcze tylko nawóz i tyle. No, to Astro. Jakie dane z Discorda? Jakiego niku? Chociaż tutaj jest, tu mamy jakiś plusik. Lista członków. Pyk. Angelika, czy ty potrafiłabyś dodać Astro? Mister Xenon 1, 2, 4. Serio? Zaproś osoby. Rozpoczyna się przygoda. Tutaj trochę znajomych. Zaproś osoby. Inaczej. Tu serwer się dodaje. Strona główna. Keksik. Dodaj znajomych, ok. Mister Xenon. Xenon 1, 2, 3,
hash 8878. Coś mi tu nie działa. Dlatego nie lubię Discorda, bo go nie ogarniam. ustawienie użytkownika, wyłącz, wycisz, dodaj serwer. No gdzie tutaj jest znajomi, dobra. Znajomi, dodaj znajomego i wpisujemy. Nie to. Skopiujemy sobie tą nazwę. Tak będzie szybciej. Ctrl C, Ctrl V i poszło. Wysłane zaproszenie. Także jak coś, Astro, już zaproszenie na Discordzie jest. Oh yeah, dobra, i teraz się do grupy dorzucimy. To się robiło tutaj gdzieś. Gdzie to było? Gdzie to było? ty, zaproś osoby, Astro. Gdzie ty jesteś, mister? Jest, zaproś. Poszło. Okej, dobra, to mamy grupę. Hamachi, hasło. To ci wysłałem, więcej haseł nie ma potrzebnych. Potem będzie potrzebny tylko open. Open 2594 29179. Także wszystkie dane już tutaj są na Discordzie. Dobra, i wracamy do gry. Dobrze. Także tak. Daj znać, Astro, czy tam ci się wszystko udało zrobić. Jeśli czegoś nie wiesz, pytaj. Spróbujemy to ogarnąć. Bo nie powinno być trudne. Zarejestrować się na stronie z Hamachi, zainstalować Hamachi, wpisać nazwę serwera z Hamachi, do którego się dołączasz. Wpisać hasło. I powinno być git. A potem trzeba wejść na serwer, ale to ci powiem wszystko, jak już będzie. Na razie drzwi im zostawię otwarte, żeby mogli sobie przejść do domu, jak będą chcieli. Gdzie ja zostawiłem mojego ptaka? Znowu mi... A, Bartix mi go zabrał. No serio. Właśnie dlatego nie pozwalam nigdzie tutaj wchodzić i ruszać. Hehehehe.
Okidoki. No to co? Nie działa? Nie rozumiem, co nie działa. Kurczę. A dobrze wpisałeś nazwę serwera, bo to też jest ważne. Ark, spacja, serwer z dużej litery. Bartik też na początku miał problemy z tym, żeby się zalogować do Hamachi, ale jakoś to potem ogarnął. Także no jakoś musi iść, coś gdzieś musi być nie tak zrobione i to pewnie o to chodzi. Czyli tak, sieć, dołącz do istniejącej sieci. ID sieci ARK z dużych liter, z dużej litery serwer po spacji, hasło Hamachi z dużej litery. I się nie da. A zaporę wyłączyłeś? Zapora z Windowsa. To jest ważne. Czy wyłączyłeś zaporę? Czekaj, zaraz ci to wytłumaczę. masz Windowsa 10 prawdopodobnie, jak większość ludzi. Na dole na pasku masz wyszukiwanie. Wpisz zapora. I tam ci się pojawi potem zapora Windows Defender. I wejdź sobie do niej. I tam potem dajesz, żeby ją wyłączyć. Tam jest takie coś jak włącz lub wyłącz zaporę Windows Defender. Dajesz wyłącz i powinno działać. A może pójdę sobie Rexem. Jeszcze nim nie chodziłem. Zobaczymy, co ten Rexio potrafi. Coś gryzło? Co to było? Thank you.
Hasło odrzucone. Ciekawe to jest, ja nie wiem. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Bartix, a może ty coś podrzucisz tutaj pomysłem? Bo też pamiętam, że miałeś jakieś problemy, żeby wejść. W czym był problem wtedy? Czemu on ucieka przede mną? Bartix mówi, żeby skopiował to hasło, które tam jest napisane. Bo z tego co pamiętam, tak też Bartix zrobił wtedy. Zamiast wpisywać ręcznie, to wziął, skopiował hasło, które było przepisane. I zadziałało. Coś słabiutki ten Reksio. Nie możesz wkleić? Ciekawe. Na pewno dobry ten pobrałeś? Nie no, dobrze ci podałem link do tego Hamachi. A wyłączyłeś tą zaporę, tak? Co więcej bym ci powiedział, gdybym to widział. Niestety nie widzę tego, więc ciężko mi jest powiedzieć cokolwiek więcej. Bo to naprawdę nie jest skomplikowane. Wystarczy po prostu wejść, odpalić Hamachi, wpisać nazwę serwera jako ID i podać hasło i powinno wszystko działać. Więc nie wiem, co mogę ci więcej podpowiedzieć. Spróbuję jeszcze raz ci przepisać, spróbuj to skopiować i wkleić po prostu, ale nie wiem. A wyłączyłeś całą zaporę, czy tylko... Okej.
Jak mam tutaj wbić na czat głosowy? Halo, halo? Czy mnie słychać? OK, już wchodzę do ustawień. Urządzenie, mikrofon USB. Sprawdźmy. OK, chyba to wszystko powinno działać. OK, chyba jest OK. Halo, halo, słyszysz mnie? Dobra, jeszcze jest problem takim, że ja ciebie nie słyszę. Halo? Halo, halo? Coś mi się tu pojawia, to chyba nie tak miało być. Okej, widzę. Nie słyszę cię, ale widzę tutaj ID sieci, tak. I hasło, jeśli nieznane, pozostaw pole puste. OK, widzę to, co robisz, tak. Arg, spacja. O, i tu masz źle. Serwer, zgadza się. OK. I dlatego tutaj w to hasło, które wpisujesz, Bartix mówi, żebyś sobie skopiował je z czata i wkleił. Ciekawe. A nie w ten sposób. Ctrl C daj na tym i Ctrl V tutaj. Ty masz jakieś zabezpieczenia czy coś? Bo u mnie to działa, u mnie normalnie mogłem. Jeszcze jest tylko jedna opcja, którą mógłbym poratować. Ja używam takiego programu, który się nazywa TeamWeaver. Jak coś się dzieje komuś z komputerem, to łączę się zdalnie z tym komputerem i potem mogę sterować i robić różne rzeczy na tym komputerze. Tak samo się łączę na przykład z moim serwerem do tej gry, do Arka, przez TeamWeavera i wtedy sam widzę i wiem, co robię, więc można by ewentualnie to spróbować, jakbyś chciał. Ale to musiałbyś zainstalować TeamWeavera i potem mi podać dane do tego, żebym mógł się połączyć z twoim komputerem. Dobrze, zrobimy tak. Żeby nie przynudzać tutaj na streamie, zakończymy streama. Miałem go zrobić dzisiaj do godziny 20 i na tym zakończyć dzisiaj, ale jako że pół godzinki wcześniej byśmy musieli skończyć, to zrobimy tak. Zakończymy streama w tej chwili. Ja tylko dojdę do swojego domu, żeby było bezpiecznie. Jak ogarniemy serwer z Astrem, to zrobię dzisiaj drugiego streama. Krótszego. Ale zrobimy drugiego streama i będzie OK. Co o tym myślicie? Chyba dobry pomysł, nie? Ten Rex jest tak mega powolny, że masakra. Yy,
Dobra, damy go bliżej, żebym miał co jeść. No i biegniemy zamknąć bramę. Ja się będę z wami żegnał. No i będę zapraszał na streama. Mam nadzieję, że do pół godziny się wyrobimy. Ok, ja jestem już u siebie, więc mogę spokojnie tutaj pozostać. Tylko coś zjemy, żeby nie był głodny. Napijemy się wody. Ja się żegnam i zapraszam, tak myślę, że koło 20 może się uda. I jak o 20 zaczniemy, to do 21 zrobimy streama, czyli takiego godzinnego, drugiego dzisiaj. Bo na więcej czasu mieć za bardzo nie będę. Potem czas na coś zjeść będzie, to będzie już późno, no ale poświęcę się, teraz nie będę jadł. Dobra, ja się z wami żegnam i zapraszam za pół godziny. Teraz pytanie, gdzie się tu streama wyłącza, bo coś się tu pozmieniało. Faktycznie pozmieniało się coś tutaj. Czyli generalnie co? Przez OBS-a normalnie mogę wyłączyć streama i na tym się zakończy, tak rozumiem.